Cześć kochani, dzisiaj jest z nami Paula Gumińska, nasza ambasadorka. Paula jest zoofizjoterapeutką i trenerką psów sportowych i dzięki swojej uprzejmości odpowie nam dzisiaj na kilka frapujących Was pytań. Cześć, dzień dobry. Jest z nami też Bułka i Honda. Tak. Zadamy Pauli cztery pytania, z którymi najczęściej się spotykamy, które najczęściej nam zadajecie przez telefon czy w mailach. Pierwszym z tych pytań jest pytanie o profilaktykę. Jak najlepiej zabezpieczyć psa przed chorobami? Jak można je najłatwiej odłożyć w czasie albo po prostu im zapobiec? Pierwsza sprawa, o której chciałam powiedzieć, to że mamy na to ogromny wpływ i trzeba sobie to uświadomić. To znaczy, oczywiście zdarzają się różne nieprzewidziane sytuacje, tak jak u Bułki w zeszłym roku zachorowała na odkleszczowe zapalenie mózgu i no prawie się pożegnałyśmy, ale udało się ją uratować. Natomiast też wszyscy mówią, że prawdopodobnie przeżyła tylko dzięki temu, że była w tak dobrej kondycji fizycznej. I to jest wcześniej, przed chorobą. I myślę, że Honda też jest tutaj bardzo dobrym przykładem takiej profilaktyki, dlatego że mimo, że nie wygląda i się nie zachowuje, to ma prawie 13 lat i 2 lata temu dopiero zakończyła karierę sportową, czyli do 11 roku życia startowała nadal z sukcesami, pokonując młodszych zawodników, dużo młodszych. I ja zawsze mówię o tym, że najlepszą profilaktyką jest utrzymywanie psa w dobrej kondycji, a pod tą dobrą kondycją rozumiemy po pierwsze, oczywiście to, co jest zmorą w dzisiejszych czasach, czyli szczupłość u psa, czyli pilnujemy, żeby nie miał nadwagi. Bardzo często moi pacjenci potrzebują takiego odniesienia do procentu masy ciała, czyli wydaje nam się, że na przykład jeśli nasz pies takiej średniej wielkości przybrał 2 kilo, to jest niewiele. Tymczasem dla tych psów to jest w większości ponad 10% masy ich ciała. To jest bardzo dużo w kontekście nadmiaru tego, co układ ruchu musi dźwigać. No i oczywiście regularna aktywność fizyczna. Psy wszystkie wymagają aktywności fizycznej, jest to ich naturalna potrzeba, tylko oczywiście w zależności od rasy, stanu zdrowia i temperamentu ta ilość aktywności jest na różnym poziomie. Natomiast brak aktywności fizycznej, takiej regularnej, myślę, że jest jednym z takich bardzo dużych czynników, które wpływają na zaostrzenie się objawów już istniejących chorób. Czyli jeśli wiemy na przykład, że nasz pies już ma jakieś delikatne zwyrodnienia czy delikatną dysplazję, bo na przykład diagnozowaliśmy go pod tym kątem, to dobrze dobrana aktywność fizyczna po prostu powoduje, że zawsze, jak to mówię, psy o tym nie wiedzą. Honda też nie wie, że ma 13 lat i delikatne zmiany w kręgosłupie. Nie ma absolutnie żadnych objawów, właśnie dlatego, że jest w dobrej kondycji. No i oprócz tego dobry tryb życia, czyli tak samo jak u ludzi, odpowiednia ilość czasu na regenerację i po prostu dobre jedzenie łącznie z suplementacją. W przypadku psów jest tak, że no w dużej mierze my dyktujemy to, co one jedzą. Oczywiście tam psy mają jakieś swoje widzimisię i apetyt na coś, natomiast monodieta, którą bardzo dużo psów obecnie ma, czyli na przykład mamy jedną karmę, którą pies dobrze trawi i przez dłuższy okres czasu pies na tej karmie jest, to taka monodieta może być, może predysponować do niedoborów i z tego też powodu u psów jest dużo większa stosowność suplementacji niż w przypadku nas, bo my bardzo często jemy to, na co mamy ochotę, gdzieś nam tam organizm podpowiada, czego nam na przykład brakuje, natomiast no, w przypadku psów rzeczywiście ta suplementacja będzie miała tutaj kluczową rolę. Okej. Okay. Czy są jakieś suplementy, które polecasz konkretnie? W przypadku psów, które są aktywne ruchowo i chcemy zadbać o ich i mięśnie, i stawy, i ogólną kondycję, to fajnie sięgnąć po takie suplementy, które też wspierają regenerację. Czyli na przykład z Game Doga jest to Aniflexi Fit, gdzie mamy bardzo dużą dawkę kolagenu. Były mieszane opinie na temat tego kolagenu przez ostatnie lata. W pewnym momencie, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś się zawsze gotowało kurze łapki na przykład psom, i tak, tą galaretkę było, się tak dawało. Później znowu był taki moment, że wszyscy mówili, że kolagen nie ma prawa zadziałać. Natomiast już wiemy, że są doniesienia na ten temat, oczywiście głównie u ludzi, ale są, że zwiększona podaż kolagenu
i to nawet często w takich bardzo dużych dawkach już terapeutycznych, stymuluje produkcję kolagenu przez organizm. Czyli to nie jest tak, że ten kolagen, który pies przyjmie, on sobie tam, nie wiem, do kolana powędruje, jak pies ma zbrodnienie w kolanie. Natomiast jeśli chcemy dbać o kondycję psa, to właśnie dostarczanie tego kolagenu może spowodować, że organizm lepiej sobie radzi z jego produkcją, czyli po prostu te struktury okołostawowe mają szansę być bardziej elastyczne i się po prostu lepiej regenerować. Super, super. Dobra. Kolejne pytanie. Jak wesprzeć psa z problemami ze stawami? Ja ze swojej strony na pewno mogę polecić współpracę z fizjoterapeutą. Obecnie myślę, że w większości, nawet nie dużych, ale większych po prostu miast, mamy dostęp do usług fizjoterapeutycznych dla psów. Warto się rozeznać, kto u nas w okolicy takie usługi świadczy i do kogo możemy się udać. I fajnie, jeśli to przez dłuższy czas jest też jedna osoba, jeśli nam się dobrze układa współpraca. Dlatego, że ja jak mam takich pacjentów, których przyjmuję regularnie już od kilku lat, to jestem w stanie też, jesteśmy w stanie wspólnie z opiekunem psa na bardzo wczesnym etapie wyłapać na przykład jakieś objawy bólowe, które jeszcze nie są ewidentne. I to też jest ta różnica między ludźmi a psami. My nie chodzimy raczej na takie check-upy do fizjoterapeuty, ale jesteśmy w stanie werbalnie zakomunikować, że na przykład coś nas delikatnie boli. Jesteśmy w stanie pójść do lekarza w odpowiednim momencie. Natomiast w przypadku psów jest tak, że jeśli one już mają takie objawy w postaci kulawizny, niechęci do ruchu, niechęci do wstawania, to z reguły to już jest bardzo zaawansowany etap jakichś zmian. Więc dlatego taka regularna kontrola psa, który ma już jakieś zmiany w układzie ruchu, będzie istotna, żeby wyłapać po prostu, czy na przykład nie jest ograniczony zakres ruchu w którejś kończynie, co może być pierwszym symptomem takiego stanu zapalnego. Na pewno jeśli pies ma już jakieś problemy w układzie ruchu, czyli jakieś zmiany zwyrodnieniowe zdiagnozowane, to trzeba się nastawić na to, że będą okresy lepsze i gorsze, czyli będą okresy takiego wyciszenia objawów i zaostrzenia. No i w naszych kompetencjach fizjoterapeutycznych, jak najbardziej jest to, żeby wydłużać te okresy bezobjawowe. Czyli po prostu no pies ma nie wiedzieć, że ma w jakimś stawie zwyrodnienia. I tutaj jest bardzo dużo już doniesień, i to już typowo na psach, że utrzymanie prawidłowej masy ciała ma krytyczne znaczenie przy chorobie zwyrodnieniowej. Czyli psy nawet powinny być ciut za szczupłe niż z nadwagą. I to jest i kwestia obciążenia na te stawy, które są zmienione, ale też kwestia zdolności regeneracji organizmu i takiego ciągłego stanu podzapalnego. Jeśli pies ma bardzo dużą ilość tkanki tłuszczowej, to nawet taka regeneracja właśnie na poziomie gojenia jakichś tam stanów podzapalnych jest zaburzona. Więc ta mała ilość tkanki tłuszczowej jest w tym momencie krytyczna. Jeśli nasz pies, który ma zwyrodnienia, już ma nadwagę, to też to odchudzanie powinno być bardzo stopniowe i połączone też na przykład z suplementacją wspierającą budowę tkanki mięśniowej, ponieważ chcemy utratę masy ciała bez utraty tej masy mięśniowej. No i oczywiście to, co jest bardzo ważne przy zwyrodnieniach, a tak potocznie często nie jest doceniane, czyli ćwiczenia. Choroba zwyrodnieniowa to jest wskazanie do ćwiczeń fizycznych, a nie przeciwwskazanie, tylko że ta aktywność fizyczna musi być dostosowana do psa. I rzeczywiście czasem trzeba ograniczyć przy chorobach zwyrodnieniowych takie aktywności jak na przykład aportowanie piłki, wysokie skoki czy bardzo długie wycieczki na przykład w góry, po których pies rzeczywiście może mieć jakieś objawy. Ale ja mam bardzo dużo pacjentów z zmianami zwyrodnieniowymi, bo jakby na pewnym etapie życia to jest całkowicie normalne, że to się gdzieś tam pojawia. I przy dobrym prowadzeniu naprawdę te psy do późnych lat korzystają w pełni z życia. I bardzo takim czynnikiem, który bardzo jest fajny dla opiekunów, czyli jeśli wy jako właściciele psa szukacie pomocy, to pamiętajcie o tym, że dobrze dbając o tego psa z chorobą zwyrodnieniową, z problemami w narządzie ruchu, jesteśmy w stanie na przykład uniknąć dużych kosztów w postaci jakichś iniekcji dostawowych, drogich zabiegów, czy na przykład leków, które są konieczne do podawania chociażby w iniekcjach co miesiąc. I niestety to są duże koszty. Jeśli pies jest w super kondycji i jest bardzo długo bezobjawowy, to redukujemy tą pomoc do jakby coraz mniej inwazyjnej i zostając na tym etapie tej pomocy nieinwazyjnej. No i tu akurat ja w przypadku psów z chorobą zwyrodnieniową z produktów Game Doga bardzo często polecam Aniflexi Plus.
dlatego że tam jest też w składzie MSM i Boswellia, które mają delikatne właśnie działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. I nie bójcie się, jeśli pies będzie miał kontuzję, to i tak będziecie ją widzieć, bo to nie jest aż takie działanie jak leki przeciwzapalne. Natomiast super wspiera właśnie te psy, które już mają jakieś problemy w tym, żebyśmy mogli im to życie tak organizować, żeby mogły być aktywne bez objawów. Czy też jakieś substancje przeciwzapalne lub właśnie budujące mięśnie polecasz w tym kierunku? Ja jestem fanką Muscle Boostera. U moich pacjentów się super sprawdza. I to jest suplement, który bardzo często kojarzy się z psami sportowymi typowo. Natomiast jakby skład tego boostera jest taki, że ja go z powodzeniem używam również u psów starszych. Dlatego, że to jest głównie białko w dużej ilości, łatwo przyswajalne. Bardzo fajnie prawdopodobnie z tego boostera przyswajają się witaminy B. U starszych psów albo u psów po kontuzjach, u psów z chorobą zwyrodnieniową, czy na przykład u psów, które miały długo ograniczoną aktywność fizyczną, pojawiają się czasem problemy z wchłanianiem również w jelitach. I jest to taki element, który może powodować, że są niedobory tej witaminy B. I mam już jakby takie sprawdzone protokoły, że połączenie dodania ćwiczeń, czyli dodania aktywności fizycznej, dodania muscle boostera i w zależności od potrzeb psa i stanu psa, innej suplementacji bądź też leków w konsultacji z lekarzem weterynarii, naprawdę mamy u starszych psów takie efekty, że na przykład w ciągu 4-6 tygodni jakość ich życia znacznie wzrasta. Kiedyś takie najpiękniejsze zdanie, które usłyszałam od opiekunki starej, takiej starszej suczki owczarki niemieckiej, to kiedy właśnie w takim okresie, bo ja to też wspieram terapią manualną, czyli przychodzi pies na wizytę do mnie, ma masaż, terapię manualną, włączamy ćwiczenia, włączamy suplementy i przychodzą z reguły po 4-6 tygodniach na kontrolę, ewentualnie modyfikację, kolejną terapię manualną, no to takie zdanie najpiękniejsze, które usłyszałam, to jak przyszła pani i powiedziała, że jej pies przestał być meblem. Okay, ponieważ nawet ta aktywność taka społeczna, taka socjalna w domu, jeśli pies jest bólowy, czyli odczuwa jakieś skutki istniejących chorób, to niestety ta aktywność taka socjalna bardzo maleje, czyli te psy po prostu nie mają potrzeby się gdzieś tam z nami komunikować. No i właśnie ten piesek po prostu odżył. No to był piesek, który już długo później nie był z nami, bo to był piesek nastoletni już w takim bardzo zaawansowanym wieku. Natomiast ostatnie pół roku życia odzyskał ten komfort życia i myślę, że jest o co walczyć. Więc niby suplement, który wspiera odbudowę, głównie odbudowę masy mięśniowej, może mieć w tym przypadku bardzo duże zastosowanie, tym bardziej, że pamiętajcie o tym, że wiele karm senior i light, które stosujemy u starszych psów albo psów w okresie na przykład kontuzji, ma właśnie obniżoną ilość białka i tłuszczu. I jakby to też ze względu na deficyt aktywności ruchowej. Natomiast wskazania na przykład u psów starszych, które mają też predyspozycje do zaników mięśniowych, jest takie, żeby zwiększać tą podaż białka, tylko właśnie w łatwo przyswajalnej formie, która też nie obciąża brzuchola. I dlatego właśnie jestem fanką tego boostera i naprawdę zalecam, używam i u moich psów też. Okresowo, nie przez cały rok. W wielu momentach używam go wtedy, nawet dosłownie w te dni, kiedy mają więcej aktywności, żeby też regenerując się po wysiłku, potocznie mówiąc, nie zjadały swoich mięśni, tylko regenerowały się jakby z przyrostem i z poprawą tej sprawności. Jasne. No i mamy jeszcze HMB do dyspozycji, które bardzo często jest zalecane również przez ortopedów w okresie obniżonej aktywności fizycznej. I wtedy głównym zadaniem tego HMB jest spowolnienie procesu tych zaników mięśniowych, no bo mięsień to jest struktura, to jest tkanka, która potrzebuje ruchu, żeby się utrzymać i rosnąć. Nie da się tego niczym zastąpić. Natomiast wiadomo, są takie okresy w życiu psa, kiedy tego ruchu jest mniej i wtedy można się wspierać po prostu suplementacją, żeby opóźnić ten proces zaników mięśniowych. Jasne, jasne. Dobra, czyli taka jest różnica. Dobra, to ostatnie pytanie w takim razie. Czy możesz nam opowiedzieć, jak najlepiej przygotować młodego psa do sportu?
Ja jestem fanatyczką psich sportów, jeśli mogę tak powiedzieć. Moja przygoda z psimi sportami zaczęła się w 2005 roku, kiedy zaczęłam jeździć na seminaria i zawody agility. Od 2006 roku startuję z moimi psami. Właśnie głównie dwie dyscypliny, jakie trenujemy, to jest frisbee i agility. Mieliśmy też epizody innych dyscyplin, ale to były epizody, a tak to są te sporty. No i to już są moje któreś z kolei pieski sportowe. I Honda jest akurat moim drugim borderem i drugim borderem, który zakończył karierę sportową w wieku 11 lat. Więc myślę, że dobre wprowadzenie do sportu i dbanie przez całe życie o tego pieska powoduje, że możemy się naprawdę cieszyć tą aktywnością przez długie lata. A to jest często taki zarzut, który pojawia się w kontekście sportów, że te psy, które trenują na starość, będą tam niepełnosprawne i obolałe. No, niestety, niestety jest przeciwnie, czyli te psy sportowe, jeśli się je trzyma w dobrej kondycji, to one do późnych lat są naprawdę zadowolone z życia. No i w kontekście szczeniąt, to pierwsze, co bym powiedziała, to żeby nie przesadzać. Czyli żeby nie wprowadzać psa za szybko w ten świat sportowy. I oczywiście tutaj mam na myśli i aspekt fizyczny, czyli obciążanie narządu ruchu, który jeszcze nie jest przystosowany, ale też aspekt taki psychiczny i behawioralny. Ja, kiedy mam młodego pieska, to bardzo dużo uwagi przykładam do tego, żeby on potrafił odpoczywać w różnych bodźcach. I jakby uczę tego psa, czyli wymagam od psa, żeby się nauczył. Oczywiście używamy keneli, klatek transportowych, które dają psu niesamowity komfort, no bo jakby odcinają go od bodźców, czyli on może się wyspać. Nawet jak jesteśmy na zawodach cały dzień, to po prostu ma swoje miejsce, w którym może się wyspać. I wymagam tego od psa, ale też ja bardzo o to dbam. Czyli zawsze, kiedy jeździmy na jakieś wyjazdy sportowe, to po prostu dbamy o to, żeby albo zacieniony samochód, albo namiot, na przykład nie wystawiamy tak psów na otwartej przestrzeni, że tak powiem, żeby były eksponowane na te bodźce przez cały dzień. I w przypadku szczeniąt to ma często krytyczne znaczenie, ponieważ one po prostu potrzebują takiego fizycznego odcięcia od tego hałasu i emocji, żeby móc odpoczywać. I ja bardzo dużą uwagę przykładam właśnie do tego, żeby taką równowagę miały w życiu. Czyli jak są treningi, to one są na maksa. Nie ma co ukrywać. Naprawdę są na maksa. I przy młodym psie tych treningów, wbrew pozorom, jest sporo. One są krótkie, nie są jakoś mega intensywne, natomiast tych treningów jest sporo, dlatego że pies musi się bardzo dużo nauczyć. Mamy bardzo dużo umiejętności takie, które musimy jakby wprowadzać stopniowo. No i dlatego jest bardzo ważne, żeby też pies bardzo dużo w ciągu doby spał. W przypadku dorosłych psów mówi się o tym, że 16-18 godzin to jest taka odpowiednia ilość snu, a w przypadku szczeniąt to jest bardzo często jeszcze więcej. Ale nie popadajmy w skrajności, bo jakby pojawiają się też takie głosy, że szczenięta nie powinny robić nic, dopóki się nie zamkną płytki wzrostu, że to jest niebezpieczne, że możemy spowodować dysplazję. Oczywiście nadmierna aktywność fizyczna będzie takim zagrożeniem, ale u szczeniąt tym większym zagrożeniem i u starszych psów jest objętość treningowa niż intensywność. Czyli z polskiego na polski dużo większym zagrożeniem będą na przykład mega długie spacerki socjalizacyjne, zabawy w parku z innymi pieskami, a potem jeszcze wycieczka nad jezioro, gdzie okazuje się, że młody piesek ma tej aktywności kilka godzin w ciągu dnia, to będzie większym zagrożeniem niż na przykład dobrze przeprowadzona sesja z zabawką, gdzie jest wysoka intensywność, ale to trwa 2 minuty, 3, tak dosłownie ze stoperem często w ręce. I ja ze szczeniętami wprowadzam też ćwiczenia fizyczne, bardzo dużo ćwiczeń pod kątem takim koordynacyjnym, żeby rozwijać układ nerwowy, żeby nie powodować takiego deficytu bodźców dla organizmu. I dzięki temu nie pracuję siłowo i wytrzymałościowo w ogóle ze szczeniętami, czyli jakby ta siła mięśniowa czy gdzieś tam wytrzymałość, to się rozwija nam tak naprawdę przy okazji, a głównie co to właśnie pracujemy tak behawioralnie, można powiedzieć psychicznie ich przygotowujemy do funkcjonowania. Oczywiście też przez to, że mamy zawsze kilka piesków, to taka kwestia zgrania się ze stadem, żeby ten pies czuł się komfortowo. No i właśnie bardzo dużo uczymy się nowych rzeczy i robimy dużo takich rzeczy koordynacyjnych. I z takich najprostszych rzeczy koordynacyjnych, o które warto zadbać, to są po prostu spacery w zróżnicowanym terenie. Czyli nie cały czas otrzaskana jedna trasa, gdzie idziemy kółkiem wokół tych samych ścieżek, tylko zabieranie szczeniaka na różne nawierzchnie, w różne miejsca, tak żeby mógł po prostu te bodźce sobie przetwarzać. I na przykład podczas takiego spaceru robienie bardzo krótkich sesji z przywołania,
z jakichś pierwszych sztuczek, z nauki na przykład zostawania w miejscu i zwalniania z tego zostawania. I to jest już naprawdę, jeśli to robimy sobie regularnie, gdzieś tam wdrażamy w życie, to to już jest bardzo fajny bodziec dla rozwijającego się organizmu. I w przypadku szczeniąt ja też stosuję profilaktykę w postaci badań obrazowych, czyli przed włączeniem moich psów do intensywniejszej aktywności, każdy z nich udaje się na sesję zdjęciową, na wizytę taką ortopedyczną z badaniem manualnym i na sesję RTG, żeby sprawdzić, czy już możemy ten układ ruchu zacząć obciążać i czy w ogóle możemy, no bo wiadomo, że czasem niestety nie wszystko idzie po naszej myśli. Dobra. Czyli jak wcześniej mniej więcej zaczynasz w ogóle trening z psem? To zależy, co rozumiesz pod słowem trening, ponieważ naukę imienia, reakcji na imię, zabawy szarpaczkiem przez 60 sekund, tak naprawdę rozpoczynam od momentu, kiedy albo nabywam szczeniaczka, tak jak Bułka akurat no, dołączyła do naszej rodziny, jak miała 8 tygodni. No a w przypadku Hondy i jeszcze mojego jednego borderka Nismo, to ja sobie ich wyhodowałam sama. Więc tak naprawdę jak ich rodzeństwo poszło do nowych domów, to wtedy zaczynamy pracę. Tylko dla mnie wzięcie szczeniaka na trawnik, nastawienie stopera na 120 sekund i zabawa szarpakiem, dla mnie to jest trening. Pójście na spacer i ćwiczenie przywołania to też dla mnie jest trening, bo jest to jakieś obciążenie psychofizyczne dla pieska. Mhm. Więc w takim ujęciu rozpoczynam treningi od razu. A takie treningi sportowe na torze agility z dyskiem frisbee czy takiej nauki bardziej specjalistycznych umiejętności z reguły rozpoczynam po tym okresie intensywnego wzrostu, czyli w zależności od tempa rozwoju psa i jego wielkości. Powiedziałabym, że to jest w okolicy 8-14 miesiąca życia. Między 8 a 14, w zależności jak się ten piesek rozwija. Okej. Jak szybko wprowadzasz suplementy? Jeśli są wskazania, to jakby zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego. Współpracuję z taką panią doktor, która ma bardzo otwarty umysł też pod kątem suplementacji. Oczywiście można to zrobić na podstawie badań krwi bądź jakichś wskazań właśnie z układu ruchu, że warto by było coś suplementować. Z założenia ja też moich psów nie prowadzę na monodiecie, czyli one są wszystkożerne i mają tak z rozmysłem jakby są tak prowadzone, że mają z różnych źródeł tak naprawdę to, te składniki odżywcze. I jakby unikając monodiety, jeśli nie ma do niej wskazań medycznych, też troszeczkę się zabezpieczamy, no bo z różnych rzeczy pies sobie różne składniki odżywcze przyswoi. Z reguły, jeśli ten skok wzrostowy w okresie wymiany zębów jest taki bardzo intensywny, a niektóre psy mają taki bardzo intensywny, to wtedy wspomagam się już taką suplementacją też na bazie jakichś tam chondroprotektorów, ponieważ wtedy organizm jest bardzo zajęty rośnięciem i czasem potrzebuje wsparcia. Co widać też na przykład u wielu psów po luźnych nadgarstkach, klapiących uszach, więc jeśli ten skok wzrostowy jest intensywny, to już wtedy. A jeśli szczeniak rozwija się bardzo równomiernie, nie ma żadnych niedoborów, co też jest sprawdzone za pośrednictwem badania krwi i nie ma wskazań, no to z reguły rozpoczynam taką przemyślaną suplementację na przykład pod kątem układu ruchu w momencie, kiedy zaczynam obciążać szczenie. Tylko wtedy znowu są to najbardziej lightowe opcje spośród suplementów, czyli takie właśnie bardziej wspierające regenerację i ewentualnie mogące uzupełnić jakieś niedobory, a nie na przykład substancje, które mają delikatne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Jasne. Tego nie włączam na tym. Myślę, że wiemy już wszystko. Jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, to zapraszamy do komentowania pod postem. A na dzisiaj ślicznie Pauli dziękujemy i czekamy na więcej. Ja również dziękuję. Polecam się na przyszłość. Jasne. Dzięki.